nie jest łatwo mówić w tym momencie, bo takie piękne słowa wypowiedziane przed chwilą pod moim adresem budzą zawsze jakieś zażenowanie. Zawsze jest poczucie jakiegoś napięcia między tym, co się powinno zrobić, a tym, co się robi. I zawsze to jest mniejszy lub większy wyrzut sumienia, że nie zrobiło się tyle, ile należy. Jestem bardzo wdzięczny. Najpierw, że ta nagroda przyznawana jest właśnie w tym miejscu, bo pokazuje to na wspaniałą tradycję samej uczelni, Politechniki Krakowskiej, stąd także moje serdeczne gratulacje z okazji czekającego ją już niedługo w maju tego roku pięknego jubileuszu. Jest to wyraz wspaniałej tradycji, bardzo drogiej księdzu wtedy jeszcze, doktorowi Karolowi Wojtyle, by życie człowieka, zwłaszcza człowieka związanego z pracą akademicką, podążało tymi drogami, które on tak pięknie wyraził w tytule encykliki z 1998 roku Fides et Ratio. Takim człowiekiem, przez niego także podziwianym, był dzisiaj czcigodny już sługa Boży Jerzy Ciesielski. I to, że Politechnika Krakowska pragnie od tylu już lat nieprzerwanie nadawać tego rodzaju wyróżnienia właśnie tutaj, w sali senackiej, jest czymś niezwykle pięknym i znamiennym. Także w tym czasie dzisiejszym, kiedy wiele uczelni jakby zapominało o swoim posłannictwie szukania prawdy, posłuszeństwie prawdy, głoszenia prawdy. Wszelakiej prawdy, która, bo myślę tutaj o różnych dziedzinach, które związane są z życiem uniwersyteckim, ale one mniej lub bardziej zawsze będą wiązały się z posługą poszukiwania i wyrażania prawdy o człowieku. Pragnę tutaj nawiązać także do pierwszej encykliki, bardzo osobistej, pisanej osobiście wprost przez Jana Pawła II, Redemptor Hominis. Tam znalazło się słynne słowo, słynne określenie, które było cytowane wielokrotnie przy bardzo wielu okazjach. On sam do tego także w niektórych późniejszych swoich dokumentach nawiązywał, że drogą Kościoła jest człowiek. I uzasadniał, dlaczego tak jest. Drogą Kościoła jest i musi być człowiek właśnie dlatego, że jest to droga, którą wyznaczył Jezus Chrystus, przedwieczne Słowo Boże, które stało się człowiekiem, by dzielić los człowieka we wszystkich jego wymiarach. Do nas we wszystkim podobne oprócz grzechu. Chrystus kroczył jako człowiek, drogami człowieka. Właśnie po to, aby te drogi stawały się coraz bardziej proste, coraz bardziej wspaniale prowadzące na powrót do domu Ojca. Do tego, by każdy człowiek mógł być na nowo Bożym dzieckiem. To jest droga Chrystusa, ale jest to także droga Kościoła. A to dlatego, że Kościół urzeczywistnia dzieło zbawcze Chrystusa na ziemi. Nie ma innej drogi dla Kościoła, jak właśnie droga człowieka. Kiedy sięgniemy do jednego z najbardziej ważnych dokumentów pontyfikatu świętego Jana Pawła II, myślę tutaj o jego liście do rodzin z 1994 roku, to tam wyraźnie jest powiedziane, że drogą Kościoła, właśnie dlatego, że jest to droga człowieka, musi być także droga rodziny. Kościół musi iść drogą rodzin, by pokazywać im całą wielkość, całą godność małżeństwa i rodziny,
by uświęcać te najbardziej podstawowe wspólnoty społeczne, by dzięki temu budować dobrą przyszłość społeczeństw, narodów i państw. Kiedy czytałem ten tekst, zupełnie z innych powodów niż dzisiejsza uroczystość, ale niedawno, pomyślałem sobie, że w przypadku Ojca Świętego Jana Pawła II, te jego bardzo osobiście brzmiące słowa, iż drogą Kościoła jest także rodzina, że te słowa wynikają z jego osobistego doświadczenia, co więcej, że są związane z postacią czcigodnego sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego, jego małżonki, jego dzieci, które znał, które były mu bliskie. On doskonale rozumiał, co znaczy być jako kapłan, jako biskup przy rodzinie, jak pomagać jej swoją posługą duszpasterską w jej wzrastaniu do świętości. Jak przez to także, przez to towarzyszenie rodzinom, buduje się zdrowe, wspaniałe społeczeństwo. Jak naród dzięki temu zyskuje na swojej suwerenności. Znowu słowo, jak wiemy, bardzo bliskie sercu Ojca Świętego, bo nawiązuję tutaj do jego słynnego przemówienia w UNESCO z 1980 roku. Właśnie dlatego, że jakiś naród ma własną kulturę, to ma prawo także do suwerenności, również suwerenności politycznej. Mówił to w 80 roku, wtedy kiedy i Polska, i inne kraje naszego regionu Europy Środkowo-Wschodniej znajdowały się pod jarzmem komunizmu. Budować bowiem rodzinę to budować kulturę miłości, to sprawiać, że cały naród stworzony ze świętych rodzin buduje swoją wspaniałą, cudowną kulturę życia, będącą na wyraźnych antypodach coraz bardziej szerzącej się cywilizacji śmierci. I że właśnie naród, który jest budowany z takich pięknych, świętych rodzin, ma tym bardziej prawo do upominania się o swoją suwerenność w różnych wymiarach tej suwerenności, na pewno duchowej, ale także mającej przełożenie na różne wymiary życia społecznego, państwowego, międzynarodowego. To świadectwo o rodzinie, o tym także to, co mówił Jan Paweł II o zobowiązaniu, jakie spoczywa na Kościele, by kroczył drogami rodziny. To pozostaje ciągle sprawą niezwykle otwartą. Otwartą i ważną. Otwartą dlatego, że co jakiś czas pojawiają się nowe zagrożenia. Jest rzeczą znamienną. O tym nie chce się nieraz mówić ani pamiętać, że w swojej ostatniej książce, którą ujrzał niemal na łożu śmierci, Pamięć i tożsamość, kiedy mówił Jan Paweł II o ideologiach zła, o ideologii bolszewickiej, czerwonej i nazistowskiej, brunatnej, wskazywał na to, że rodzi się nowa ideologia zła, to jest jego określenie, polegająca na tym, ta ideologia, że kwestionuje się status mężczyzny, kobiety, małżeństwa, rodziny, że być może jest to bardziej niebezpieczna ideologia niż te poprzednie, bo próbująca wejść w życie społeczne w sposób jeszcze bardziej perwersyjny, nie do końca rozpoznany, a przez to łatwiej przyswajalny przez człowieka, który nie zdaje sobie sprawy, że jest narażony na kolejne próby swojej godności, swojego powołania do człowieczeństwa i do świętości.
stoi przed nami, przed Kościołem w Polsce ogromne zadanie, by uświadamiać ludziom niebezpieczeństwa obecnego czasu. Ale nie chodzi przecież tylko o to, aby budzić poczucie lęku czy bezradności. Przeciwnie. Chrystus powiedział, jam zwyciężył świat, nie mamy się lękać. I nie będziemy się lękali, ani nie będziemy przegrywać, tylko zwyciężać, jeżeli będziemy stać bardzo wiernie przy Chrystusie, który jest prawdą. Przy Chrystusie, który pokazuje sobą pełną prawdę o człowieku, także o rodzinie, także o małżeństwie, także o narodzie. A mówiąc to, nawiązuję tutaj do jego słynnego przemówienia z 2 czerwca 1979 roku na Placu Zwycięstwa, gdzie Jan Paweł II wskazał na to, że nie zrozumie się polskiego narodu bez Jezusa Chrystusa. Jeśli chcemy się rozumieć, po to, żeby się ocalić, po to, żeby się rozwijać, musimy przy Chrystusie trwać. I stąd moja wielka wdzięczność najpierw dla Państwa, którzy zechcieli mnie dzisiaj tym wyróżnieniu obdarować, ale jeszcze większa wdzięczność wobec tych wszystkich, którzy mają odwagę świadczyć o wielkości człowieka we współczesnym świecie, o jego powołaniu do pełni życia, do świętości, o jego powołaniu także, by wszędzie tam, gdzie jest, realizował w sobie Boży zamysł i żeby wszędzie tam, gdzie kroczy, przyjmował Chrystusa jako klucz do zrozumienia siebie, jako moc do dążenia do swej pełni. Stąd moja wielka wdzięczność za tę nagrodę, którą dedykuję tym wszystkim, którzy mają odwagę bronić prawdy o człowieku i którzy, wiemy też, niekiedy dla tej prawdy cierpią. Ale przecież doskonale wiemy i tego też nas Pan Jezus uczy. Zwycięstwo, jeśli przychodzi, to przychodzi przez cierpienie i krzyż. Bo krzyż Chrystusa jest krzyżem zwycięskim. Dziękuję bardzo.